chcę pokazać, w jaki sposób zoptymalizować rozkład na palecie pudełka o wymiarach X na Y. Został przygotowany model, w którym połączono wymiary podstawy z rozstawem szyku w taki sposób, żeby zmieniając wielkość pudełka do siebie przylegały. Następnie wybieram zmienne i definiuję parametry. Trzy już zostały zdefiniowane, dodaję trzecią o nazwie długość i klikam w parametr, czyli wymiar, który został pokazany wcześniej w modelu. Następnie wybieram zakres z krokiem i podaję wielkość minimalną tego wymiaru, czyli długości, oraz maksymalną. Następnie z listy rozwijalnej wybieram wcześniej zdefiniowany parametr. Drugim parametrem jest szerokość, która będzie się zmieniała w zakresie, może się zmieniać w zakresie od 100 do 200 mm. No i definiuję jeszcze kroki, czyli co, jaką wielkość będą te wymiary próbkowane. Następnie dodaję jeszcze ilość, która będzie definiowała ilość wystąpień w szyku w jednym oraz w drugim kierunku. Proszę zwrócić uwagę, że zmieniając te parametry zmienia się wyświetlana u góry liczba scenariuszy, dlatego zawężę nieco obszar próbkowania, zmieniając wielkość kroku. W tym momencie zostało 180 aktywnych scenariuszy. No i teraz wybieram cel. Cel zostanie zdefiniowany za pomocą sensora. Będzie to wymiar, ale może to być również optymalizacja mająca na celu minimalizację masy. W tym wypadku jest to wymiar palety, który nie może osiągnąć wartości większej niż w jednym kierunku 1200 mm. Oraz dodając drugi sensor określę drugi wymiar, który nie może przekroczyć 800 mm. Zostały zdefiniowane parametry obliczenia. W ustawieniach można wybrać jeszcze opcje wysokiej lub niskiej jakości. W tym wypadku tych scenariuszy nie ma tak dużo, dlatego wybieram wysoką jakość. No chwilkę będzie to trwało. Zbliżamy się do końca obliczeń. Wszystkich scenariuszy, przypominam, jest 180. I w tym momencie optymalnym rozwiązaniem będzie pudełko o wymiarach 200 na 300 mm.